Siemaczko ludziska, z tej strony Sawek, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pomierzymy sobie głośniczek w obudowie z bass reflexem, czyli z tunelem. Ktoś mnie ostatnio o to pytał, bym nagrał taki odcinek. Bardzo dobrze z tym, że jestem w tym amatorem jeszcze. Nie umiem do końca wszystkiego, także pewnie jakieś błędy będę popełniał. Ale spróbuję Wam jak najbardziej wytłumaczyć mniej więcej, jak to działa. Może dzięki temu filmowi ktoś z Was zrobi sobie jakiegoś suba w obudowie z bass reflexem. Bardzo dużo osób pisze: o Sawek, masz tutaj obudowę zamkniętą, zrób otwór, żeby powietrze uciekało. No to właśnie to nie działa tak, jak myślicie, że tam się zrobi jakiś otwór, wsadzi rurę i już macie bass reflex. No tutaj trzeba trochę pokombinować, policzyć. No nie umiem tego robić na piechotę tak zwaną, czyli no nie umiem wzorów. Są bardzo trudne. Jest mnóstwo tego do obliczania. Najpierw trzeba objętość obudowy obliczyć, później średnicę tunelu, długość tunelu. Jest hardcore. Lepiej to robić w programie WinASD. I właśnie w takim programie Wam polecam zrobić. Dzisiaj spróbujemy obliczyć jakiś tam suba, znajdziemy sobie gdzieś tam, żeby miały parametry, tak? Głośnik musi mieć parametry TS. TS, czyli Tila Smola parametry. Są tu takich dwóch kolesi, którzy no zaczęli mierzyć głośniki i zobaczyli jego parametry, jak on pracuje, jaki głośnik w jakiej obudowie lepiej pracuje. No jakieś tam parametry zrobili. Najważniejsze parametry, jakie potrzebujemy, już Wam pokazuję. Ok, ludziska, są to parametry, jakie tutaj napisałem, jakie potrzebne są do zrobienia obudowy z bass reflexem. No, parametry mówią nam o tym, czy dany głośnik będzie pasował właśnie do budowy z bass reflexem, bo nie wszystkie głośniki mogą się nadawać do tego. Najważniejsze parametry są to takie FS. FS jest to częstotliwość rezonansowa. No rezonans, no co nam mówi rezonans? No to drgania jakieś, nie? Na przykład głośnik ma 35 Hz. To jest jego częstotliwość rezonansowa, czyli gdy dostanie 35 Hz, będzie tak telepał głośno, że aż zacznie się z niego wydobywać hałas. No w rezonans spadnie. No i oni tak obliczyli, że głośnik właśnie ten wytrzyma na przykład 35 Hz. Drugi bardzo ważny parametr QTS, no właśnie ten parametr QTS mówi nam, czy dany głośnik będzie lepszy w obudowie zamkniętej, czy w obudowie z bass reflex. QTS od 0 tam 20, maksymalnie chyba tam 0,20 coś, może mieć 18 nawet, no są takie, ale to już takie bardzo duże suby, do 0,6 QTS głośnik bardziej będzie się nadawał właśnie z bass reflexem. A powyżej 0,6 będzie się nadawał w obudowie zamkniętej. No nawet 0,7, no ale najlepiej jakby miał najniższe właśnie QTS. 0,4, 0,3, 0,5 nawet, nie? Trzeci parametr bardzo ważny, VAS. Jest on obliczany w litrach. Na przykład pisze, że ma... pisze 30... litrów VAS ma. No, oni to tak zrobili jakoś, że brali głośnik w obudowę 30-litrową i sprawdzali jego właśnie rezonans i przy 35 Hz wpadał w rezonans w obudowie 30 litrów. No jakoś to tak działa. Sorry, jeżeli się pomyliłem. Następny parametr bardzo ważny. Jest to X-Max. X-Max jest to wychylenie membrany. Czekajcie, Wam pokażę. X-Max jest to wychylenie membrany pokazane w milimetrach, czyli jak ona potrafi się bardzo wychylić. Rozumiecie? Gdy chodzi głośnik. Dlaczego to jest ważne? No właśnie, im bardziej wychyla się ta membrana, tym bardziej powietrze pompuje i przez bass reflex przelatuje powietrze oczywiście, nie? No i ona jest podana w milimetrach, czyli na przykład ma 1 cm, czyli 10 mm. Następny parametr SD.
Jest to bardzo też ważny parametr. Dzięki niej możemy obliczyć łatwo średnicę otworu bas reflex. SD jest to powierzchnia czynnej membrany w centymetrach kwadratowych, czyli powierzchnia membrany. Dzięki niej będziemy średnicę otworu mogli przeliczyć. Później Wam powiem, jak to obliczyć. No i ona jest na przykład, no, głośnik na przykład 20-centymetrowy będzie miał tam z 222. Znajdźmy sobie jakiś teraz głośniczek. Czekajcie, weźmiemy Allegro. Weźmiemy Allegro. Poszukamy na Allegro jakiegoś głośniczka fajnego. Elektronika. RTV AGD, kategorie. Głośniki Car Audio, no to już powyżej tam 300-400 zł, oni przeważnie parametry dają. Na takie głośniki za stówę, za 200, no nie liczcie na to, że głośnik będzie miał parametry. No może się tam zdarzyć, ale no w Car Audio subach ciężko znaleźć. A my poszukamy. No to chcę wam znaleźć taki w miarę głośnik, który no by na was stać, nie? Nie wezmę głośnika za 500, wybierzmy sobie jakiś na przykład za stówkę, czy tam 150. Sprzęt audio dla domu, głośnik niskotonowy. Niskotonowe, weźmiemy filtr. Do ilu? Do 200 zł weźmiemy, żeby pokazywało. 200, 1600 głośników. No to mamy jakiś Mancor. On pewnie będzie miał parametry. Zobaczymy dalej. Fajnie bym znalazł jakiegoś, kurde, STX-a. STX mają fajne głośniki. Jest to fajna polska firma. Tu macie, widzicie tą silę. O, patrzcie, mamy głośnik STX 18208. Co oznacza? 18 jest to, że ma 18 cm, 200, czyli 200 W, a 8 to 8 ohm. Za 144 zł. I popatrzmy jego parametry. Przechodzimy do parametrów głośnika. Widzicie? 18, 200 W, 8 ohm, tak jak mówiłem. I fajnie jest, że STX mówi, do czego zalecana jest obudowa. Patrzcie. Zalecana obudowa bas reflex 18 litrów, strojenie 40 Hz. No i przejdźmy do tych parametrów, co Wam mówiłem. Mamy parametry. Częstotliwość rezonansowa, czyli FS. FS ma tutaj, patrzcie, 37 Hz. Dobra. Bardzo ważny parametr, o którym mówiłem, jest QTS. QTS jest tu. Do 0,6 w bas refleks, powyżej do obudowy zamkniętej. Mamy QTS 35, 0,35. Następny parametr VAS. VAS pokazuje nam 28 litrów. Następny parametr XMAX. XMAX to tam będzie pisało, o, maksymalny liniowy zakres pracy cewki, czyli wychylenie, będzie 12 mm, a maksymalne wychylenie niepowodujące uszkodzeń aż 24 mm, czyli prawie 2,5 cm. Czyli no tak, może się aż wychylić do 2 cm, czyli bardzo ostro buja. Parametr SD jest 133 powierzchni membrany. No tutaj do 20-centymetrowego głośnika napisałem, tak dla zasady, ale tutaj widzicie, macie powierzchnię czynną membrany 133 mm2. I tutaj macie różne parametry QTM, S, MS, BL i takie tam inne. Ale najbardziej nas interesują inne parametry, właśnie te, które na kartce rozpisałem. Teraz odpalamy WinASD programik. Nie mam jak nagrać rzut ekranu. Będziecie musieli sobie tak właśnie popatrzeć. Spokojnie. Podchodźcie do tego bardzo spokojnie, bez nerwów, bez paniki. Właśnie o to chodzi, że no żebyście się tym programem bardziej pobawili, policzyli. Ja wam mniej więcej powiem, jak to się robi. No nie jestem w tym geniuszem, kurde, zajebistym. No ale mam nadzieję, że dzięki temu filmowi
dzięki temu filmowi obliczycie może coś. Pierwsze coś, mamy tutaj coś do zapisania, otwierasz jakiś projekt zapisany, tutaj drugie, od lewej, otwieramy i patrzcie, mamy tutaj głośniki różne. Jeżeli kupiliście jakiś głośnik, możecie poszukać, tu macie opa, JBL, JBL Audio, o, soniacze, nie soniacze, może akurat tutaj będzie jakiś z głośników, to sobie go wybieracie. No ale zazwyczaj to nawet STX-a nie ma, także zazwyczaj trzeba będzie wpisać ręcznie parametry. A żeby wpisać ręcznie parametry, bierzemy Add NEV, klikamy. I tutaj patrzcie, u góry mamy parametry. Pierwszym parametrem jest QTS. QTS, gdzie jest QTS? Dobra, ja tu będę sobie już patrzał. I wpisujemy QS 0,42. 0,42. QMS, drugi parametr. Czekajcie, muszę sobie jakoś ten telefon postawić, bo mi się ciągle coś przewija tu. QMS. QMS jest 1,90. 90. QTS. QTS 0,35. Czyli ten bardzo ważny parametr, dzięki niemu nadaje się do bas refleksu. FS, częstotliwość rezonansowa 37 i VAS, o którym mówiłem, tutaj było 28 litrów. Dobra, mamy też parametr MMS było 16,5 grama, to się w gramach liczy, to chyba magnes czy nie wiem dokładnie, ale dobra. Tu się zaznacza takie, żeby automatycznie przeliczało. Także jak będziecie wpisywać parametry, to nagle coś, wszystko zaraz zacznie się pojawiać. Patrzcie, już nawet SPL, czyli... SPL, 87 dB. Już nam program nawet, co, zobaczcie, przeliczył. Wpiszmy też SD, tam było 133 powierzchnia czynna membrany. O, i zobaczcie, już inne parametry się wpisały od razu. Dobra, mamy już tam wpisane mniej więcej te parametry, które właśnie potrzeba do obliczenia tego wszystkiego. Aha, możemy jeszcze Xmax pisać. Xmax było 12 mm. Dobra, mamy wpisane parametry. Robimy save, zapisz. I teraz trzeba nazwę tą zrobić. Ja robię taki jeden myk, żeby te wszystko te było zapisane u góry, czyli robię 3 razy A. I wpisujemy na przykład Sawek. O. O. Projekt mamy zapisany. Teraz otwórzmy ten projekt. Czyli naciskamy jeszcze raz to samo i już nie bierzemy Add NEV, czyli bierzemy Ładuj. I zobaczcie, mamy AA Sawek na samej górze zapisany projekt. Robimy Otwórz. I pojawia nam się taka ikonka z głośniczkiem. Ile chcecie głośników? Jeden? Czy może 100? Dobra, jeden. Tutaj jest takie coś, że można, o, patrzcie, dwa takie głośniczki sobie tak zmontować. Wtedy litraż jest mniejszy. Ale dobra, my weźmiemy normalny głośnik. Bierzemy NEV. I patrzcie, EBP 88,1. Ten EBP oznacza, że do 50 głośnik będzie się nadawał w obudowie zamkniętej, a powyżej 50 w obudowie bas refleks. I zobaczcie, program nam już pokazał, że ten głośnik nadaje się do bas refleksu. Jeżeli by była w skrzyni zamkniętej, by było, o właśnie, no takie coś. Tutaj też jest bumpa z czwartego rzędu, szóstego. Możemy też przeliczyć, zobaczcie, głośnik z membraną pasywną. No, a my dzisiaj przeliczymy bas refleksik. Bierzemy next. No i tutaj już zaczynają się nam, już Wam mówię, co to jest. Ok, trzy podstawowe są to modele, które chcemy, co chcemy uzyskać. Na przykład C4,
C4 jest tutaj na dole. C4 będzie taka charakterystyka z wysuniętym dziobem. To będzie oznaczało, że obudowa będzie duża. No i osiągniemy taki bas, taki bum, bum, taki ciągnący się. Jeżeli lubimy ciągnący bas, no to musimy się liczyć, że będzie obudowa większa i możemy dać ten model zaznaczyć. Jeżeli chcemy mniejszy SBB4, to jest tutaj Super Boombox, czyli obudowa wyjdzie mała, mniejsza trochę. I tu jest jej charakterystyka na niebiesko. Jeżeli chcemy wziąć QB3, to na żółto taka charakterystyka będzie, czyli obudowa nie będzie ani za duża, ani za mała. No i dobra, no. Co zaznaczamy? Chcemy dużą obudowę czy małą? No chyba raczej taką małą. Weźmiemy Super Boombox BB4. Cyk. Bierzemy dalej. I teraz zapisujemy jakiś ten, no nie wiem, na przykład 3 razy S. Patrzcie, to jest nasza charakterystyka, którą pokazywałem. Wzięliśmy BB4, czyli to ta niebiesko. No, niebiesko. Zobaczcie, to jest nasza charakterystyka. Tutaj z boku. Pewnie mało widzicie, no nie mam jak tego, kurde, telefonu bliżej wam wziąć. Box, zakładka box, klikacie. Patrzcie, program nam przeliczył 14,21 litrów, strojenie 37 Hz. Już nam program przeliczył, jaka obudowa będzie najlepsza przy strojeniu 37 Hz. Czyli tak jak podaje producent. Zaraz wam pokażę. Producent napisał coś takiego, jak czytacie. Zalecana obudowa. Zalecana obudowa Bass Reflex 18 litrów 40 Hz. Program nam wyliczył 14 litrów 37 Hz. No ale zróbmy tak jak on mówi. Czyli ile litrów tam było? 18. 18 litrów 40 Hz. Dobra. To już wiemy. Ale dobra, no litraż jest tak no istotny, ale najważniejsze jest strojenie, czyli średnica otworu i długość otworu. Gdy otwór jest mały, to będzie krótki. Taka jest zasada. Jeżeli otwór będzie duży, to będzie na pewno długi. Jeżeli obudowa będzie mała, będzie miała na przykład 10 litrów, to nam program przeliczy, że o średnicy 6 centymetrów tunel będzie miał długość 1,5 metra. No zobaczmy tutaj. Bierzemy węz, zakładkę. I tunel o średnicy 10,20 cm będzie miał aż 77 cm. Co możemy zrobić, bo ten tunel jest trochę za duży w 18-litrowej obudowie? Możemy go zmienić na przykład na 7. Patrzcie, na 7 cm średnicy tunel będzie miał 34 cm. Jeżeli będzie miał 6, już ma 24. Jeżeli będzie miał 5, już ma 16. No ale to też wpływa na inne rzeczy. Jak damy za mały tunel, to jest źle, bo powietrze tam będzie tak przepływać, a prędkość powietrza w tunelu chyba osiąga jakoś 17 metrów na sekundę i jak będzie głośnik bardzo szybko chodził, to będzie taki coś. No i z tego naszego tunelu będzie gwizdało powietrze. Najlepiej jest dać duży tunel, no ale no niestety będzie długi. 7 cm, 37 cm średnicy, 34 cm długości. Program nam przeliczył, że tunel będzie miał 18 litrów, 40 Hz strojenie, tunel 7 cm o długości 34 cm.
No i już można powiedzieć, że już mamy obliczone. Ale w tym programie jest też taka fajna opcja, w którą możecie się fajnie pobawić. Klikacie, owacie, rączka się pojawiła, klikacie rączką i gdy bierzecie do góry, to zmienia wam się litraż. Znaczy nie, strojenie. Gdy bierzecie w bok, o, litraż wam się zmienia. Opatrzcie, zobaczcie, z dzióbkiem zrobiłem. Już jest 56 litrów, 39 Hz. Zobaczmy, ile teraz tunel ma przy 7 centymetrach. 7 centymetrów długości. No, jest krótki tunel, ale za to obudowa jest duża. Czyli właśnie są takie zasady, no. Obudowa duża, krótszy tunel. Obudowa mała, tunel będzie duży. No ale nie polecam robić dużej obudowy, no bo więcej powietrza wtedy w tym tunelu będzie. Zrobić taką charakterystykę, opatrzcie, na przykład o taką. Mamy 25 litrów, 38 Hz strojenie, tunel 7 cm, średnicy o 25 cm długości. Jest też inna bardzo jeszcze ważna sprawa, by zobaczyć te powietrze w tym tunelu, jak przepływa. Zróbmy tak jak było, jak poleca producent, tam 18 litrów, 40 Hz, no 40 Hz i tutaj bierzemy, patrzcie, transfunkcjon magnitude, czy jak się to tam zmienił, nie po angielsku, ale idziemy tutaj w dół i air port pierwsze, gdzie pisze air velocity, klikamy i tutaj do 17 metrów na sekundę może nam dmuchać. Tu jest na razie mało, a to jest wszystko dlatego, że nie ustawiliśmy czegoś. Musimy tutaj wejść w sygnał. 1 W głośnika. A głośnik nasz ma ile wat? 200, ale to jest pewnie max 200. No, moc znamionowa 100, czyli pewnie będzie miał gdzieś z 80. 80. I patrzcie, jak dostanie głośnik 80 W, już przekracza 17 metrów na sekundę i zaczyna gwizdać. Czyli głośnik z takim bass refleksem, no zacznie nam gwizdać przy 80 W, jak dostanie. Co możemy zrobić, żeby nie gwizdało? Możemy poszerzyć tunel. Dać na przykład 8 cm średnicy. Zobaczcie, już zeszło na dół. Super, co? No i już nam nie będzie gwizdać, bo do 17 metrów na sekundę. I pamiętajcie, bierzecie tu air, cyk. Tutaj bierzecie sobie sygnał i wprowadzacie, ile wat wytrzyma. Na przykład macie głośnik 200 W. Patrzcie, jakbym wpisał 200 W, to już chodzi ponad skalę. Czyli gdy zaprojektujecie w tym programie obudowę, musicie sprawdzić właśnie, czy no, nie będzie gwizdało z tunelu. No i może być tak, że jeśli jest źle zaprojektowana obudowa, to głośnik 100 W może wytrzymać tylko 20 W w źle zaprojektowanej obudowie. Także no, ten program wam jest to symulator, no i on wam pokazuje mniej więcej. Mamy obudowa 18 litrów, 40 Hz, średnica tunelu ma 8 cm, o długości 46 cm. Co może? Sprawdzimy sobie jeszcze inny głośniczek. Popatrzmy sobie jakąś inną aukcję. Sprawdzimy jeszcze jakiś jeszcze. O, tu macie, patrzcie. 27 cm, 400 W, 8 ohm STX-a. Ten powierzchnia membrany jest zajebiście wielka, te. 162 zł. Dobra. Zalecana obudowa. Bass Reflex 40 litrów, 35 Hz. Popatrzmy na parametry. QTS 0,33. Czyli dobra. Wiadomo. Do 0,6 Bass Reflex. Trzymajcie się takich zasad.
Co tam mamy dalej? Was. Kurde, zobaczcie, 79 litrów. Jeżeli was jest duży, no to już obudowa będzie większa. No ale dobra. Chłopaki, no to co? Ja nie przedłużam. Wpisujemy parametry tego głośnika. Mamy charakterystykę. Co tam box przeliczył? 35 litrów. 34 Hz. Tunel o średnicy na przykład 8 cm będzie miał długość 30 cm. Głośnik ten ma ile wat? 200 wat. Zobaczymy, czy jak wieje w porcie. Widzicie? Przekroczyło 17 metrów na sekundę. No dobra, a ile damy? 100 W wytrzyma? No mniej. 80 W. No może wytrzymać 80 W. Dobra, 80 W. Czyli tunel zwiększymy. 9. O. I teraz może ile wat wytrzymać? 90 będzie? 90 W. O, patrzcie. Wytrzyma nawet więcej. Widzicie, no im większy tunel, no tym jest lepiej, więcej powietrza przepływa. Tak to ludziska normalnie działa. O ważnym parametrze SD. O parametrze SD. Powierzchnia czynna membrany. Jest to bardzo ważna właśnie sprawa w ogóle w audio, czy to domowym, czy car audio, w ogóle jakimkolwiek audio, jest bardzo ważna sprawa. Powierzchnia membrany. Jeżeli lubicie głośniki 6-centymetrowe, to nie liczcie na to, że osiągniecie takie niskie strojenie jak 35 Hz, może w niektórych głośnikach, ale im większa powierzchnia membrany, tym głośnik zejdzie niżej. No i wychylenie oczywiście, nie? Też jest ważne, tak jak wcześniej mówiłem. Chciałbym wam coś przeliczyć. No, mamy na przykład taki głośnik z parametrami, jak ja tutaj wpisałem. Tutaj na przykład niech będzie 0,35. Nadaje się do was w 30 litrach. 10 mm. Pole powierzchni membrany 222 cm. Jak można z parametru SD wyliczyć średnicę? Średnicę otworu. Można, już wam powiem, jak to się robi. Trzeba coś obliczyć. Wziąć kalkulator i coś policzyć. Okej, mam swój kalkulatorek. I o co tutaj chodzi? Pole powierzchni membrany, jeżeli ma 222 mm kwadratowe, to średnica otworu musi być od 20 do 35% tego 222 mm kwadratowe. Jeżeli jest głośnik na przykład mniejszy, na przykład ma 150, to ma 150 i z tego trzeba obliczyć od 20 do 35% tego właśnie parametru. Czyli obliczmy. Włączamy sobie kalkulatorek, bierzemy 222, odjąć. No i teraz co bierzemy? 20% czy 30? Dobra, zróbmy 30, będziemy w połowie, no prawie, no. Zróbmy 30%. Robimy tak, odjąć 70 i tutaj klikamy procenty, cyk. 66. Bas Reflex jest zazwyczaj okrągły, sorry za bas gruby, lub jest na przykład szczelinowy. Tutaj trzeba obliczyć średnicę. Tutaj są dwie średnice. Czyli i w programie ISD zapomniałem wam powiedzieć, że też jest taka opcja. Tutaj macie okrągły
a tutaj macie szczelinowy i musicie wpisać na przykład tutaj wysokość, a to na przykład szerokość tunelu, na przykład 30 cm wysoki, na przykład 3 czy 4 cm. No, szczelinowy czasami bardziej pomaga, bo większy port, więcej powietrza przepływa. Jak osiągnie ponad 17 cm na sekundę, żeby nie gwizdało, to można zrobić szczelinowy. I szczelinowy jest większy, więcej powietrza przepływa. Dobra, mamy 2. 66. 66 obliczyliśmy z parametrów SD. Średnicę trzeba teraz zrobić do okrągłego lub do szczelinowego. Jak to się robi? Coś razy mnożąc coś musi mieć przynajmniej 66. Dobra, coś tam policzymy. Na przykład 7 cm średnicy razy 7 cm średnicy jest 49. Czyli mały jeszcze port. 8 razy 8 razy 8 równa się 64. O, już jesteśmy blisko. 8,3 razy 8,3 równa się 68. No. 8 cm średnicy będzie miał okrągły bas reflex. Okej, ludzie, kurde, kawałek filmu mi się usunęło i muszę wam teraz nagrać w taki sposób. Obliczyliśmy średnicę okrągłego bas refleksu, było 8 cm. Teraz obliczymy szczelinowy. Jeżeli szczelinowy będzie, na przykład jeśli jest obudowa, to było tak wzdłuż obudowy, no to głośnik ma 20 cm, no to obudowa będzie z 25 w górę, czyli zrobimy 25 i teraz musimy coś przezmnożyć, żeby nie przekroczyło 66, nie? Ja obliczyłem, że będzie 2,6 cm szerokość na wysokość 25. Zobaczcie, mamy 65. O właśnie, i tak. No i litraż. Widzieliście, że litraż 18 litrów. No, wiem, że dużo ludzi wie, jak się liczy litraż, ale dużo o tym nie wiem. Więc nagram jeszcze, jak się liczy litraż i pożegnam się z wami, ludziska. Co nam potrzeba? Potrzeba nam centymetr i kalkulator. Mamy tutaj skrzyneczkę. Jaki litraż ona ma? No, nie jest tak, że wlejemy tam wodę i zobaczymy, ile litrów wlaliśmy, nie? No, tak się to no nie robi. Policzmy. Najpierw musimy zmierzyć środek. Nie to, tylko w środku, gdzie będzie głośnik, gdzie będzie miał swoją komorę. Musimy zmierzyć. Czyli w tym przypadku 34 cm. Wpisujemy w kalkulator 34 cm. Robimy razy, czyli mnożymy. Teraz wysokość. 24 razy 24. I jeszcze razy głębokość. Tutaj jest 12. Równa się 9, 7, 9, 2. No i teraz ja już wiem, ile ma litrów, ale żeby nam dobry wynik wyszedł, to musi być podzielić przez 1000. 9,7 litrów ma ta skrzyneczka. No i musicie pamiętać też o rzeczy, że jeżeli macie na przykład obudowę 18 litrów, to no nie robicie 18 litrów, bo jeżeli tunel bas refleksu będzie tutaj i będzie miał długość 30 cm, o średnicy 8, to wam litraż zabiera. No i to też trzeba obliczyć, nie? Może wam wyjść, że tunel wam zabiera 2 litry, nie? No także musi być tylko obudowa dla suba. Jeżeli macie jakieś wzmocnienie po boku, też trzeba obliczyć. Jeżeli macie nawet akumulator w środku, trzeba policzyć, żeby no właśnie ten litraż był taki, jeżeli ma być 30 litrów, ma być 30 litrów. Odejmujecie akumulator. Wchodzi wam głośnik przecież do obudowy, który też zabiera litry, nie? Magnes. Nie? No to się wszystko liczy. Ma mieć 18 litrów? Ma mieć 18 litrów. Bez żadnych pierdół.
No ja zazwyczaj robię takie coś, że tu wzmocnienie, tu bas refleks, no tam sobie liczę, no i wychodzi mi, jak ma mieć obudowa 30 litrów, daję 35 litrów i mi wtedy wychodzi po tym wszystkim odjęciu. Dobra ludziska, żegnam się z wami, trzymajcie się, hej!